Diakon Paweł Perkowski, będę pielgrzymował po raz siódmy w grupie niebieskiej. Jakieś doświadczenia z tej grupy? No same pozytywne. Tyle razy jak się pielgrzymuje, to co roku zawsze coś się dzieje pozytywnego. Pan Bóg daje wiele łask i co roku zawsze odkrywałem coś, co Pan Bóg właśnie chciał mi przekazać na tej pielgrzymce przez inne osoby, przez modlitwę, przez Słowo Boże. Poszedłem na pielgrzymkę przed maturą i to też było takie ważne doświadczenie w odkrywaniu mojego powołania, to w tym, żeby właśnie rozeznać i wstąpić do seminarium. Ale na pewno pielgrzymka była takim ważnym wydarzeniem w moim życiu i zawsze jest bardzo ważnym wydarzeniem, mimo że często na pielgrzymkę iść się po prostu nie chce. Ale potem okazuje się, że było naprawdę bardzo warto. Może jakaś zachęta dla tych, którzy jeszcze nie byli? No myślę, że przynajmniej raz w życiu warto iść na pielgrzymkę, żeby zobaczyć, jak to jest. Też taki wymiar pokuty, prawda? Żeby mógł tę pielgrzymkę spełnić. A myślę, że jeżeli ktoś ma w sobie te właśnie takie pragnienie i, no nie wiem, jakąś taką predyspozycję od Pana Boga, żeby po prostu chodzić, to migiem to złapie takiego, jak to się mówi, bakcyla, żeby iść po raz kolejny. A jak wygląda modlitwa na pielgrzymce? Pielgrzymka jest wypełniona modlitwą od samego rana, kiedy ruszamy na trasę. No to zawsze zaczynamy znakiem krzyża, pieśnią, taką tradycyjną często, kiedy ranny wstają zorze. W czasie drogi śpiewamy godzinki, modlimy się pacierzem katechizmowym. Też w naszej grupie niebieskiej zawsze odczytujemy Słowo Boże, Ewangelię. Też jest możliwość podzielenia się swoim świadectwem, jak to słowo dotyka moje serce. No takim punktem kulminacyjnym, można powiedzieć, dnia jest msza święta. Najczęściej jest sprawowana na trasie, czasami na noclegu. I myślę, że takim drugim, najważniejszym wydarzeniem to jest adoracja Najświętszego Sakramentu. Nie są to punkty na pewno łatwe, ponieważ no, takie zmęczenie daje o sobie znać i może trudno się skupić, ale bez tych elementów no nie da się po prostu pielgrzymować. Jako że idziemy do Maryi, to właśnie ten akcent maryjny bardzo jest taki postawiony, dlatego modlimy się na różańcu, też najczęściej śpiewamy koronkę do Miłosierdzia Bożego i również kończymy dzień pobożnie apelem do Matki Bożej. No to jeśli miałbym pozdrowić, to pozdrawiam wszystkich pielgrzymów z Łap, z mojej rodzinnej miejscowości, z którymi zawsze mi się dobrze pielgrzymuje. Pozdrawiam całą grupę niebieską, zespół muzyczny, porządkowych, chorążych, flagowych i wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób nie posługują, bo to jest zawsze ciężka praca. Pozdrawiam kleryków, którzy pielgrzymowali bądź zamierzają pielgrzymować w naszej grupie. Pozdrawiam księży przewodników, byłych, obecnych, księży półprzewodników, którzy zawsze wspierają księży przewodników. I pozdrawiam wszystkich pielgrzymów jeszcze raz. Dobra, jeszcze zaproszenie. Zaproszenie? No, że właśnie z księdza parafii, czy coś w tym stylu, żeby więcej było w grupie niebieskiej, no coś takiego. No bo... Może to tak powiem, przyjdźcie na niebieską, bo nas zlikwidują. Może być? Nie, to się wytnie, co? No to nie wiem, jak to ująć tylko. No to... Może nie wiem, wysłuchajcie z Merfów, czy może tak jak biskup. Zapraszam na pielgrzymkę. Naprawdę warto.